Witam was, z tej strony Demon Diaz i zobaczymy, co tym razem przyniesie nam Hellblade Senua's Sacrifice. Także ruszamy dalej, oczywiście jest to droga do prawdopodobnie drugiego bossa, czyli płonącego olbrzyma. Tu mamy kolejną bramę, która będzie prawdopodobnie do nas wymagała kolejnej ofiary. Zobaczmy. Tak, to jest ten sam symbol. A olbrzym zwie się Surt. Dobra, zobaczmy. Jakąś jakby wioskę tutaj. Jest jakaś kolejna brama. Podejrzewam, że ofiara będzie za tą bramą dopiero. I coś tu będziemy musieli zrobić. Ale dobrze, najpierw rozejrzyjmy się może tutaj. Zobaczymy, co takiego tu znajdziemy. O proszę, posłuchajmy. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Wiecie co? Wydaje mi się, że raczej nie, że powinienem chyba podejść do tych drzwi i tego symbolu poszukać, bo podejrzewam, że tutaj właśnie to wszystko nam służy do tego, żeby ten symbol gdzieś odnaleźć, że on jest tutaj ukryty w otoczeniu, jak to bywało do tej pory. O kurde. Dobra, zobaczmy. Znowu są to dwa symbole. The Northmen of Hell worship the devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Dobrze, musimy znaleźć takie... tylko X-a i takie R jakby. Czegoś nie będzie? Nie. Dobra, chodźmy tutaj w takim razie. Musimy dwa symbole znaleźć. Mamy dość takie ograniczone pole. To nie jest ten drugi przypadkiem? Teraz. No przecież. Przecież. Ja tak myślę, że bardziej na tych budynkach gdzieś to będzie. No nie, to się tak... to się tak za bardzo tutaj chyba nie wpasuje, obawiam się. Usłyszysz ten dźwięk. To jest tu gdzieś? Nie, chyba. Chyba nie. To może być problematyczne, powiem wam, do znalezienia. Sądzę, żeby to było coś tutaj. Stamtąd przyszliśmy przecież. Co nie znaczy, że na przykład tamtego nie znajdziemy, nie? Może spróbujemy się cofnąć trochę. Ja podejrzewam, że to nie jest to miejsce. No wątpię, wątpię, słuchajcie. Dobra, zobaczymy jeszcze raz w tych budynkach. Może coś tutaj znajdziemy. Trzeba trochę pochodzić. Idzie bardzo łatwo coś przeoczyć, bo to jest mocno wtopione w otoczenie. Kurde, coś mi tak tutaj... nie wiem, jakby gra dawała znać, że hej, to jest gdzieś tu. No nie, no to nie jest to, raczej nie. Ale tak wygląda, jakby było coś... o, a może? No nie. Ej, ej, zaraz. Przecież to się...
to tak jakby się zgadzało nawet. Czekajcie. Trochę dalej. No jak na moje, to się zgadza, słuchajcie. Dobra, to może o to chodzi. No, to takie skrzyżowane drzewa. Coś tu musi być na rzeczy, słuchajcie, z tym. Tylko brakuje takiego drzewa, które by tutaj stało. Chyba, że z drugiej strony jakoś ta perspektywa będzie inaczej trochę wyglądała i tam nam coś pomoże tutaj otworzyć to. No, to już bardziej z tamtej strony wyglądało. Chociaż... coś takiego. Słuchajcie, no jak dla mnie, to powinno pasować. Znaczy, to nie o to chodzi twórcom. Coś innego tu musi być. Ale moim zdaniem to jest na 100% coś z tymi drzewami. No nie, bo tu nie będzie tego drzewa, które tam było. Chyba, że jakoś tak jeszcze. O. Czyżby? Tak, tutaj to było, nawet łatwiejsze, okej. No dobra. Znaczy, trochę trzeba było się nachodzić, faktycznie, nie powiem. Okej. Widzę, że teraz sprawnie mi idą te zagadki. A, tu mamy do podpalenia przecież, żeby otworzyć sobie przejście. Zróbmy to. Teraz biegiem. O Jezu! Nie, to nie tak miało wyglądać. Ewidentnie. Dobra, widzę, że przez ogień nie damy rady nawet przeskoczyć. On nie jest jakoś super wysoki. Ale widzę, że przejście przez ogień. Oho, ręka. Tak, bo to z każdą kolejną śmiercią coraz bardziej daje nam się wyznaki, tak? I coraz bardziej będzie się rozprzestrzeniało. Zaraz, to czy w takim razie nie mam możliwości, żebym przeskoczył tu jakoś, to nie. Dobra, jeszcze raz to zróbmy w takim razie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. A do tej pory bez śmierci żadnej było w tych pożarach. Dobra, do dzieła. Szybko, teraz tylko jakąś drogę trzeba dobrze ogarnąć. Tędy dookoła. Tak, byłoby to łatwo. O kurde. Górą co? To najbardziej naokoło porobienia się tylko dało chyba. Idź szybciej! Może być ciężko, no ale kurde, musimy się spieszyć. O Jezu! No idź! No nie mówcie! Ja w ogniu jestem! Ej, co się stało? Dlaczego teraz mogę stać w ogniu i walczyć? I dlaczego nie mogę przejść nigdzie? Nie mogę kroku nawet żadną stronę zrobić, słuchajcie. Coś się zepsuło tutaj, chyba. Nie mogę żadnego kroku nawet zrobić. Nie kolejny.
Nie mogę się ruszyć z tego ognia. Dobrze, za mną, ale co ja mogę zrobić, skoro tu utknąłem? Może o to chodziło, ale wątpię. Znaczy, na tej arenie powinniśmy być. Otoczeni ogniem. A ja wbiłem jakby w ścianę, zobacz co się tutaj ze mną dzieje. Nie może być gry, której nie zbaguję. Zobaczcie, on znowu. Może dobrze bym zginął, bo jeszcze tutaj utknę na stałe i co wtedy? Dobra, ale raz zamknęła się już. Dobra, przyznaję, że to było bardzo nieprzyjemne. Wynośmy się z tym w końcu. Chciałem mówić, że jeśli nie było takiej ucieczki przed ogniem, w której mielibyśmy jeszcze jakichś przeciwników po drodze. Good. Let it collapse. And have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. Mam wrażenie, że jakoś ten przerywnik za szybko zniknął. Kurde, znowu. Paleni. Możemy w to wejść. To jest kolejne takie miejsce. Tam jeszcze wcześniej mieliśmy jedną ścieżkę. Wprost jest coś. Trzy znaki aż, naprawdę? O kurde. Tell me truth. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved. The suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear. I could see it clearly in others. O właśnie. Even my captors feared the fire of wydawa, że coś tu jest na rzeczy. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Co tutaj czegoś nie było? Nie. Ten kolejny jest dość podobny, bym powiedział. Takie się cały czas nie powiem. O, podpowiedzi. Ten taki prosty tutaj jest. To przecież. Ewidentnie to jest to. Chyba, że. A nie, z drugiej strony chyba. No tak, bo jest. Jest to odbicie lustrzane. Dobra, czy my przejdziemy sobie tutaj na przykład do tego? Tak. Okej. Okay. Świetnie. Staje ostatni znak. Naprawdę, coraz lepiej już mi idą te zagadki. Już wiem, czego, jakim schematem on tutaj się trzeba najlepiej posługiwać. Dobra, gdzie będzie ostatnie? To możemy otworzyć. Możemy. Pytanie, po co? Nie wiem, jakby... Czy my tutaj wchodziliśmy w ogóle? Nie wiem, w czym to może tkwić, kurde, taki znak. Nie widzę go teraz znowu. Ale spróbujemy na górę się wdrapać, bo chyba tu nie byliśmy.
patrzcie, pojawiają się znaki. Coś, dobra, coś tu jest na rzeczy. Gdzie to może być? To? Nie. Może na tym nawet. Nie. Nie pasuje raczej. A dobrze, no tutaj jakby gra minimalnie sygnalizuje, że ej, tutaj coś jest do zrobienia. Tylko gdzie? Tylko gdzie? Gdzie dokładnie? Znaczy, tu jest jakiś taki kształt na przykład. Kurde, nie zrobię kroku do tyłu, już bym szukał czegoś innego. Pięknie. Dobra, brama ogarnięta. Ej, to było trudne. Wiecie, dlaczego zwróciłem na to uwagę? Bo to jest jedyny jakiś taki wystający patyk na całej wieży. I tu się pojawiło to wszystko. Także to zwróciło mocno moją uwagę. Ale po chwili dopiero. No nie powiem, nie powiem. Dobra, możemy jakoś szybciej zjeść tutaj? Chyba nie. Chyba nie ma takiej możliwości. Okej, chodźmy tam. W takim razie do kolejnej bramy, za którą prawdopodobnie będzie się znajdowała kolejna ofiara. Ciekawe, ile jeszcze takich elementów przed nami będzie na całej tej drodze do tego surta. Dobrze, spróbujmy to otworzyć. Chyba na wprost już jest ten stos. Tak. And so can you. Będzie prosta droga, chyba że znowu jakoś nas będzie to wszystko dookoła prowadziło. Będzie jakaś walka na stronie. Jezu. To spadnie. To się nie kończy. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you.
promise. Come on. Spilled a lot of soot. Take his mark, and I will achieve you from the world and forever be in your debt. You destroyed everything, everyone, but not me. Fight now! Kurde, więc to jest cud. No przyznam, że dotarliśmy tutaj znacznie szybciej, niż bym się tego mógł spodziewać. Wstawaj! Nie, no nie, 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 nie. To może źle zabrzmieć, ale bardzo się cieszę, że mam towarzyszą te głosy w tej grze. Dużo podpowiedzi one nam dają. Przecież będzie jakaś obszarówka, a nie buff. Źle dla mnie skończy. Może nie? Dobra, dobra, dobra. Dobrze, 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 dobrze. Będę się trzymał z dala. Po prostu jak na demonie kuźni. A czy to samo z niego zejdzie? Dobra. Widzę, że to może zdjąć efekt. Świetnie. O, znowu, znowu, znowu. Nie, nie rozpalił się. Teraz się rozpalił. Ale od razu możemy to zdjąć, świetnie. Dobrze idzie. Żeby nie zapraszać oczywiście. Nie, 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 nie. Nie ma tak łatwo. Nie, nie zginę. Spokojnie. Od razu gasimy. Ile on może wytrzymać? Czyżby to było już? Kurde, chyba się udało. For every battle won, a greater battle takes its place. But so it goes until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. Darkness comes. I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have to find your answers.
your quest. O rety, powiem wam, że dopiero teraz też czuję, że rozpocznie się prawdziwa przygoda tutaj w Hellblade. Kurczę, strasznie antyklimatyczne są te alerty. Będą się je wyciszyć jakoś, znaczy odnośnie odblokowania osiągnięcia. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Teraz zastanawiam, czy po prostu wystarczy iść prosto, aby powrócić do tego ostatniego pomieszczenia, gdzie zdawało mi się na początku, że jak widzieliśmy te trzy bramy, wystarczy dwie wyczyścić i za środką będzie koniec. Boję się na swoją myśl, co to tam takiego będzie nas czekało. Za tą główną bramą już. Chyba idziemy dobrze. Tak, dobrze idziemy. Tutaj będzie jeszcze ta ścieżka pod tymi wisielcami wszystkimi i klatkami. Chyba już z lada moment powinniśmy być na miejscu, nawet. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Zróbmy to w takim razie. Będziemy z tym czekać do przyszłego odcinka, chociaż poczujmy tą krainę, która się tam znajduje, ten Helheim, jak to będzie wyglądało. Why is she waiting? Open the gate. No, don't. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. Don't. She's done it. Co się dzieje? So dark. It's dark. The dark. Only the dead may cross. No one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. When you were in love, you left him in tears.
to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. See it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon him to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Wow. Po prostu... Co tu się podziało? Jest to miejsce, które też już widzieliśmy wcześniej. I się zaczyna. No chodź tutaj. Zaczęło się to dobrze. Kolejny. Pięknie. Świetna metoda na skrócenie tej walki. Mam nadzieję, że oni jakoś nie wrócą tutaj za chwilę. Nie wyjdę mi na plecy. The only one that makes any sense. The gods made you a warrior for a reason. It's your call. Nie, jeszcze niekoniecznie. I tak myślę, że tego lepiej teraz spotykować. Ten starczy jest najgorszy po prostu.
Kurde, oni wzięli z dwóch stron teraz. Powinien paść. Pięknie, jeż. Postań, jak można. Muszę na nich zastosować. Oby, oby udało się go teraz już położyć. Dobrze, pięknie. Czyżby to już był koniec? No coś nie sądzę. A może jednak? Za to się po prostu tej grze niesamowicie nastrój zmienia. Chyba tylko tutaj. Teraz już. Every gate you open into darkness brings another challenge. No nie mówcie, że kolejny boss przed nami. Może to będzie zwyczajny przeciwnik teraz, ale no kurde, nie sądzę. Może on wygląda na bardziej blisko od pierwszego bossa. Z jednym ciosem nie prawie praktycznie nie ma. Może być z tym ciężko, bo się zablokowałem chyba tutaj, dobra, w końcu. Jestem ranny. Zaczekajmy. Wielkie, ale uniki też robi. Naprawdę ładnie wygląda, trzeba przyznać. To chyba zwyczajny przeciwnik, słuchajcie. Jest taki, z którym będziemy mieli tutaj do czynienia. Wow. Że jest moc, jest silniejszy. Plecy, kurde, znowu, nie wiem, dwóch na raz. Już nie pierwszy raz, nie? Nie no, trzech na raz, jasne, jeszcze lepiej. Dwóch to za mało. Mamy tego z głowy. Postaram się teraz tego zabić szybko, żeby po prostu nie mieć, żeby oni mieli tej przewagi czepnie. Brakuje mi trochę możliwości w tej grze, na przykład jakieś zdobywanie kolejnych umiejętności i innych ataków, żeby cały czas nie było to samo. Natomiast wydaje mi się, że to gra na tej walce jakoś nie bazuje za bardzo. Właśnie na przekazaniu historii. Starcząc jeszcze, że będzie ostatnim. Oby. Dobra, on już naprawdę musi paść teraz. Pięknie. I teraz tego. I jak najbardziej obić tylko się da. Nie da się zrepostować za bardzo. Pięknie! No nic z tego nie wyszło, niestety. Wstawaj. Tony trafił. Walka z tymi trwa naprawdę w moim wykonaniu najdłużej, nie? Chyba. Chyba, że mamy taką możliwość. O! No niestety. Dla niego te riposty jakoś super skuteczne nie są.
jeden cios tylko do wykonania. I od razu nagle się blokuje. No, mocnego nie jestem w stanie nawet zrobić, także muszę spałować tymi szybkimi, no chyba, że... Nie, patrzcie, nawet pory pośni nic nie zrobię. Nic nawet pory pośni nie zrobię. Dobra, może teraz w końcu go wykończymy. Oby! Chyba. Tak jest! Koniec. Koniec walki. Dobra, dokąd teraz? No chyba tutaj, co? Musimy się jakoś zejść. Nie, jak nie. Do tych drzwi? Prawdopodobnie. Zaczyna. Trzy symbole do odnalezienia będą. I dość charakterystyczne, nie powiem. Nawet bardzo. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Tu coś będzie na 100%. Tak czy inaczej, słuchajcie, to jest, myślę, odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Wyszedł długi, naprawdę długi, bo 42 minuty około będzie miał. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Naprawdę w tym odcinku wydarzyło się chyba najwięcej spośród wszystkich materiałów, jakie były do tej pory publikowane z tej gry. Dajcie znać, jak wam się podobało. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę. Będę mega wdzięczny za każde wsparcie, również w postaci komentarza. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku z Hellblade jutro o godzinie 14. Trzymajcie się i cześć!